Do zawieszenia decyzji, myślę, że oświadczenie premiera na spotkaniu z samorządowcami województwa podlaskiego, gdzie potwierdził chęć zmiany ustawy śmieciowej, nowelizacji ustawy śmieciowej pod dwoma aspektami. Jeśli chodzi z jednej strony tą część, można powiedzieć, techniczną, czyli konieczności bądź nieorganizowania przetargu, natomiast z drugiej strony tym drugim argumentem była chęć nowelizacji, przeanalizowania jeszcze raz sposobu kalkulacji opłaty śmieciowej, która dotyczy wszystkich mieszkańców, bo jak wielokrotnie podkreślałem, żadna z tych metod nie jest idealna i żadna z tych metod nie powoduje równomiernego rozłożenia ciężarów na poszczególnych mieszkańców. Czy to jest stawka od osoby, czy to jest stawka od wody, która akurat w przypadku Koszalina powoduje mniejsze podwyżki cen wywozu śmieci, czy to jest też stawka od metra kwadratowego, która myślę, że jest najprostszą we wprowadzeniu, natomiast musi mieć drugi komponent, czyli tą stawkę degresywną, o tym mówiły. Myśmy się nad tym zastanawiali, zastanawiały się samorządy Szczecina, Wrocławia w tej chwili, między innymi. To są stawki i myślę, że będziemy na ten temat jeszcze dyskutować, stąd technicznie możemy do miesiąca lutego zawiesić w uchwalenie części uchwał śmieciowych. Ja mogę pokazać wyliczenia, gdzie ta stawka jest najniższa. Chodzi o doprecyzowanie, to o czym mówiłem w dosyć długim wywodzie, jak pani redaktor powiedziała, ale chodzi o doprecyzowanie pewnych rozwiązań, czyli rozliczenie z tak zwanego wodomierza głównego. Czy powinien obowiązywać tylko wodomierz główny, czy też pojedyncze wodomierze, następne wodomierze, które się tam znajdują, bo ja mogę się posłużyć własną sytuacją, czyli mam wodomierz główny, z którego rozliczam, ale mam też wodomierz oddzielny do podlewania ogrodu. Czyli różnica w zużyciu wody jest mierzalna, ta, która nie trafia bezpośrednio do kanalizacji, która jest faktycznie zużywana na potrzeby domowe. Wprawdzie w tym roku to zużycie było bardzo minimalne, bo no, z racji chociażby aury, którą mieliśmy, ale nie jest powiedziane, że przyszły rok nie będzie rokiem upalnym i w tym momencie właściciele ogródków zużyją znacznie większej ilości wody niż planowali. Podobnie jest w budynkach wielorodzinnych. Czasami te wskazania są zastanawiające i to zarządcy też przedstawiają, zastanawiająco rozbieżne w stosunku do wodomierza głównego. Czy w obecnej ustawie mamy jednolitą stawkę dla całej nieruchomości? Czyli przyjmując dowolną stawkę, przysłowiową złotówkę od metra kwadratowego, oczywiście, którym się nie posiłkował, bo tą metodę no, z racji właśnie niemożności zastosowania pewnych ulg w przypadku większym niż ten metraż standardowego mieszkania, nie można do tego dopuścić, więc to po prostu zarzuciliśmy.